Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj opowiem o tym, czy dobrze jest być księdzem. Zapraszam. Staw na Polski, tyś Królowo, Dzisiejszy materiał będzie trochę bardziej osobisty niż zwykle, chociaż wydaje mi się, że wszystkie materiały mają dosyć. Osobisty charakter, to jednak zawsze staram się unikać tego, co nazywam ekshibicjonizmem, czyli w tym kontekście mam na myśli takie przesadne epatowanie sobą samym. Bardzo tego nie lubię, szczególnie w kontekście takim, powiedzmy, pobożnościowym, dlatego raczej staram się tego unikać i tak uważam, że w kontekście pobożnościowym tak zwane świadectwa to jest pewna abominacja. To jest coś co jest wykrzywieniem właściwej pobożności właściwego rozumienia pobożności. Uważam, że jest to taki antropocentryzm w pobożności, takie stawianie właśnie na człowieka i jego przeżycia, jak on przeżył to swoje nawrócenie zamiast Skupiania się na Chrystusie, na obiektywności prawdy, mamy dzisiaj tendencję do tego, żeby skupiać się na właśnie osobistych doświadczeniach. To jest taka tendencja, która jest bardzo dobrze pasująca do modernizmu, oczywiście, bo on właśnie przesuwa religię w sferę takich osobistych doznań. To jest najważniejsze w religijności, a nie obiektywna prawda. No, mimo tego wydaje mi się, że jednak ma to czasem pewne uzasadnienie, żeby dwa słowa powiedzieć o rzeczach, powiedzmy, trochę bardziej osobistych. Ale do nich przejdziemy za chwilę. Najpierw zacznijmy od rzeczy takiej dosyć obiektywnej. Ojciec Woroniecki w swoim dziele Królewskie Kapłaństwo gdy mówi o tym, dlaczego młody człowiek powinien chcieć zostać kapłanem, to wymienia najpierw cały szereg takich powodów, które nie są wystarczające. Część z nich jest nawet dobra, ale zasadniczo niewystarczająca. Może wymienię jakieś przykłady, bo myślę, że może to być dla niektórych jednak ciekawe. Na przykład jako dobry powód, ale niewystarczający podaje ojciec Woroniecki troskę o własne zbawienie. To jest ciekawe, dlaczego to jest niewystarczający powód. Ojciec Wolnicki wskazuje na to, że kapłanem zostaje się w pierwszej linii nie w trosce o własne zbawienie. Dlaczego? Dlatego, że przyjmuje się takie ciężary poprzez przyjęcie święceń kapłańskich, takie obowiązki, taką odpowiedzialność, że raczej tak powiedzmy w cudzysłowie, to jednak, że raczej utrudnia się u sobie to zbawienie niż się je ułatwia. Pomimo tego, że wchodzi się w stan, w którym nieustannie obcuje się ze rzeczami świętymi, to jednak przyjęcie tej dodatkowej wielkiej odpowiedzialności za dusze innych, jest no właśnie wielką odpowiedzialnością jest czymś, co sprawia, że człowiek będzie odpowiadał również za dusze innych, a więc jego no właśnie odpowiedzialność wzrasta, to znaczy będzie musiał zdać sprawę z dużo większej ilości rzeczy, obowiązków, będzie sądzony dużo ściślej, dużo więcej będzie się od niego wymagało. Na sądzie. A więc jeśli ktoś przede wszystkim dlatego chce zostać kapłanem, bo troszczy się o swoje zbawienie, to mówi ojciec Wolaniecki, że to jest drastyczny błąd, bo kapłan będzie wystawiony i na szczególne pokusy i będzie się od niego wymagało dużo więcej niż od innych. A więc jeśli ktoś w pierwszej linii chce się troszczyć o swoje zbawienie, to raczej na miejscu jest jakiś zakon, gdzie człowiek odsuwa się od apostolatu. Zostaje takim ukrytym zakonnikiem, który sobie gdzieś tam w ciszy pracuje i skupia się na tym, żeby swoją duszę do doskonałości prowadzić. To będzie bardziej adekwatne w tej sytuacji. Natomiast kapłan, który jest ustanowiony po to, żeby innych prowadzić, raczej to jest, to jest ktoś, kto powinien liczyć się z tym, że stanie przed dużo surowszym sędzią. Inny przykład niewłaściwej motywacji do tego, żeby zostać kapłanem, i to już dosłownie niewłaściwej, podany przez ojca Woloneckiego, czyli takiej motywacji, która nie tylko jest dobra, ale niewystarczająca tylko, która jest dosłownie niewłaściwa. To jest spokojne usposobienie. Ojciec Wolonecki mówi, że często się zdarza, albo dość często się zdarza, że jakiś młody człowiek przez to, że no, ten świat go za bardzo nie pociąga, ma takie spokojne usposobienie, lubi sobie posiedzieć w książkach, interesują go nawet te tematy religijne, ale właśnie nie, nie, nie interesuje go ani jakieś tam życie społeczne, ani, ani ludzie, ani, ani jakaś taka zewnętrzna praca. Jakoś tak bardzo ten świat go nie pociąga, dlatego myśli sobie, że może właśnie powołanie kapłańskie to będzie powołanie dla niego. To jest według ojca pułapka i to pułapka bardzo niebezpieczna, dlatego że pamiętając o tym, co było przed chwilą, człowiek przyjmując święcenie kapłańskie przyjmuje wielką odpowiedzialność i ta odpowiedzialność za, in, za duszę innych. I teraz, jeśli człowiek wstępuje w ten stan w dużej mierze z lenistwa, dlatego że to a tak w miarę wydaje mu się, że to takie w miarę spokojne życie, to przyjmuje wielki ciężar i wielką odpowiedzialność z lenistwa, co może sprawić, że oczywiście tego ciężaru nie uniesie, że będzie go niósł bardzo źle, że obarczy swoją duszę bardzo poważnymi grzechami, zaniedbaniami i że naraża w ten sposób po prostu swoją duszę na wieczne potępienie. Więc spokojność usposobienia jest rzeczą taką ściśle naturalną. Jest kwestią temperamentu i nie wskazuje ani na powołanie, ani na jego brak. Jest rzeczą zupełnie. No I zarówno te osoby, które mają temperament bardziej żywiołowy, jak i te osoby, które mają temperament bardziej spokojny, oczywiście mogą wstąpić na tą ścieżkę życia Panu Bogu poświęconego. Ale zasadniczo ani jeden temperament, ani drugi nie jest wskazówką, że trzeba jedną drogę wybrać albo na drugą się zdecydować. Co według Ojca Wolonickiego jest więc. Tą właściwą motywacją do tego, żeby zostać kapłanem, żeby wstąpić do seminarium, bo oczywiście ostatecznie o zostaniu kapłanem decyduje już Kościół, ale żeby podjąć tą decyzję, że tak, chcę spróbować i chcę wstąpić do seminarium. Właściwa motywacja według Ojca Wolonińskiego to jest silne pragnienie, aby. Rozpalać gwiazdy na firmamencie Bożej Chwały. To jest bardzo piękne określenie, nie tylko dlatego, że brzmi tak poetycko, tylko dlatego, że dobrze opisuje to o co chodzi. Bo z jednej strony mamy ten firmament Bożej Chwały, czyli chodzi o to, aby oczywiście, ostatecznie pracować dla Bożej Chwały. Ale to odpalanie gwiazd to są właśnie te dusze nieśmiertelne, które będą, które powinny rozbłysnąć, aby na firmamencie Bożej chwały. To jest piękne połączenie, bo z jednej strony one same się rozwijają, one same dochodzą do pewnej doskonałości, a jednocześnie ich doskonałość głosi tą Bożą chwałę. I to jest faktycznie zadanie kapłana, to jest faktycznie dobra motywacja do tego, żeby do seminarium wstąpić. Oczywiście to odpalanie gwiazd na filmamencie Bożej chwały odbywa się na bardzo różne sposoby. No i tak jak obiecałem, że powiem dzisiaj kilka słów o tym, co dla mnie jest szczególnie uszczęśliwiającym w życiu kapłańskim, tak też mam zamiar się z tej obietnicy wywiązać i chciałbym teraz do tego przejść. Otóż w tym odpalaniu tych gwiazd na firmamencie Bożej chwały, mnie szczególnie urzeka ten moment, w którym faktycznie w kontakcie z duszą widzę, że udało się coś tej duszy faktycznie do duszy wlać. Gdy na przykład, gdy dusza rozpoznaje jakąś prawdę. To jest faktycznie coś niezwykłego, cudownego, wspaniałego, i to jest naprawdę jak gwiazda, która rozbłyska na, na, na firmamencie. Gdy widać, że ktoś nagle zrozumiał jakąś prawdę, nie tylko jakąś prawdę, ale jakąś wielką prawdę. Gdy ta widać w oczach tego człowieka, że ta prawda naprawdę została zrozumiana, że ta dusza jest w szoku w obliczu jakiejś wielkiej prawdy. Oczywiście takiej właśnie prawdy, która będzie w stanie później to życie tego człowieka zmienić. Takiej prawdy, która być może nawet jak później życie potoczy się jakoś niewłaściwie i ta dusza gdzieś pobłądzi, to jednak nigdy już nie zapomni tego, co tam zostało, zostało w duszy zrozumiane, co rozpaliło tę duszę kiedyś i co może łatwo doprowadzić tą duszę na przykład do nawrócenia, albo co, co będzie stanowiło taki fundament do tego, żeby do Pana Boga Wciąż wracać. To są oczywiście te największe prawdy naszej wiary, te wielkie prawdy o Bogu i człowieku, które gdy faktycznie są zrozumiane i gdy faktycznie duszy uda się je zrozumieć, to jest naprawdę rzecz wielka. I ja też osobiście uważam to za. Jedno z najbardziej satysfakcjonujących wydarzeń w życiu kapłana, gdy może on dostrzec, że udało się w jakiejś duszy rozpalić to zrozumienie. Na przykład, gdy, to jest taki zupełnie osobisty przykład, gdy zdarzyło mi się, że uczennica w liceum sama doszła do zrozumienia, bez tego, że zanim zdążyłem to powiedzieć, że Bóg jest swoim. Istnieniem, że u niego istota i istnienie są tożsame. To jest naprawdę szczyt metafizyki, to jest naprawdę szczyt teologii. To jest prawda, którą zwykle właśnie w seminarium trzeba tłumaczyć przez pół roku seminarzystom, tłumacząc ją ze wszystkich możliwych stron i gdy e, ja tylko zaczynam temat i robię wprowadzenie a propos istoty i istnienia i słyszę że właśnie lica listka sama do tego dochodzi i widzę tak w jej oczach to jakby... E, to zrozumienie i zadziwienie tym faktem i pamiętam, że wtedy zanim mówiłem na chwilę właśnie ze względu na to, że, że był to dla mnie szok, że można, można samemu dość szybko do tego, do tego dojść bez właśnie jakiejś tam wielkiej, takiej skomplikowanej refleksji, tylko na podstawie właśnie kilku przesłanek znaleźć to rozwiązanie I pamiętam, że byłem wtedy w głębokim szoku i myślę, że do końca życia tego, tego nie zapomnę, tego jak dusza może zostać rozpalona Taką prawdę, bo to jest oczywiście taka prawda, która jest takim fundamentem. Tak? To jest zrozumienie Boga, zrozumienie czystego aktu, zrozumienie pełni bytu. To jest ten moment, dla którego ludzki rozum został stworzony. Ludzki rozum jest stworzony dla prawdy. Bóg jest tą pełnią prawdy. Gdy człowiek ją pojmuje i gdy nagle ten rozum rozpala, ta pełnia prawdy, to wtedy. To jest wizja uszczęśliwiająca. Oczywiście w niebie mamy to na poziomie nadprzyrodzonym, nieustannie bez utracenia, ale to ona, tym ona właśnie jest oglądaniem Pana Boga. I tutaj na Ziemi mamy pewne iskry tego zrozumienia. Na przykład właśnie. Poprzez kontemplację objawienia, na przykład poprzez rozumowanie na podstawie objawienia i później wyciąganie z niego wniosków, co może nas doprowadzić do tego poznania, że Bóg jest tym czystym aktem, że Bóg jest swoim istnieniem, że nie ma w nim żadnego złożenia z możności i aktu, że jest tą pełnią bytu, że jego istota i istnienie są ze sobą tożsame. Tutaj jeśli kogoś to zaintrygowało, to odsyłam do materiału młodzieńczy dowód świętego Tomasza na istnienie Boga. Jeśli nie zapomnę, to podziękuję ten materiał. Bardzo go polecam. Uważam osobiście, że jest to jeden z lepszych materiałów, jaki udało mi się nagrać, na pewno jeden z moich ulubionych. Inny przykład, który na pewno ze mną zostanie na zawsze, to przykład też licjalisty ucznia, który w momencie, w którym mówiliśmy o najświętszym sakramencie i o miłości Pana Boga do człowieka. Bóg, który staje się pokarmem dla człowieka. Najpierw oczywiście, żeby to zrozumieć, trzeba zarysować to, kim jest Bóg, właśnie ta, ta jego wszechmoc, ta, ten, ten, ta pełnia bytu, ten, który jest swoim istnieniem i ten, który staje się pokarmem, dlatego dla tego pyłu, dla tego człowieka, po to, żeby nas przyciągnąć do siebie. I pamiętam, że pewnego razu właśnie dostrzegłem to, to głębokie zrozumienie i w pewnym sensie głębokie zadziwienie tym faktem. I pamiętam ucznia, który powiedział, ale to jest aż za bardzo. Ta miłość jest aż zbyt wielka. I to jest słuszne, tak? w sensie to nie był zarzut, tylko to, to było, wyrwało się temu uczniowi z głębi serca, z głębi takiego zadziwienia, prze, przerażenia w pewnym sensie, tego jak bardzo, jak bardzo wielka jest ta miłość Boga do człowieka. To są takie prawdy które faktycznie mogą nas rozpalić. I to są te momenty, kiedy widać właśnie, że, że to ziarno tej prawdy gdzieś tam w tą duszę zapadło, że, że gdzieś tam zapuszcza korzenie, że faktycznie rozpala tą duszę. To są moim zdaniem takie właśnie momenty, które naprawdę mogą, mogą człowieka i powinny człowieka głęboko uszczęśliwić I, i dla mnie osobiście są to bez wątpienia jedne z tych właśnie najbardziej uszczęśliwiających momentów w Kapłańskim życiu. Podobnie jest w przypadku spowiedzi świętej, gdy faktycznie Spowiednik widzi, że dusza robi postępy, gdy faktycznie Spowiednik widzi, że udaje mu się poprzez te rady, których udziela, rozwiązać tam jakieś supły, że być może właśnie od wielu lat jakieś, jakieś zasklepione rany, które, które trzeba było oczyścić, jakieś grzechy, które gdzieś tam się uciągnęły, jakieś przyzwyczajenia, jakieś nierozpracowane emocje, które zasadniczo emocje nie są materią do sakramentu spowiedzi, ale no oczywiście one po części czy bardzo często wynikają z jakichś grzechów i bardzo często zły duch też w pokusach używa, emocji, stąd też jest to temat pokrewny w dużej mierze dla spowiedzi świętej. I właśnie gdy widać, na przykład dusze, które cierpią ze względu na skrupuły, to jest taki rodzaj pokusy, która naprawdę duszę przygniata, to naprawdę sprawy, że ta dusza cierpi, tak karleje, można powiedzieć, dusza, która Mogłaby rozwinąć skrzydła i zbliżać się do Pana Boga, gdy jest przytłoczona tymi skrupułami, tak się zasklepia w sobie i, i, i trwa w tym takim strachu, niepokoju. I gdy udaje się tą duszę z tego wyciągnąć, gdy widać później, jak ona, jak ona właśnie spokojnie, z rozwagą, z roztropnością sobie, sobie radzi, jak rozwija skrzydła, żeby, żeby poznać prawdę, żeby wypracowywać cnoty, to oczywiście. Są momenty, które znowu zostają z kapłanem do końca życia i które, które sprawiają, że, że widzi, że to wszystko ma sens, że cała ta ofiara i cała ta praca, która zostaje w to włożona, że to ma sens, że to, to jest właśnie to rozpalanie tych, tych gwiazd na firmamencie Bożej Chwały. To może tylko na marginesie a propos spowiedzi świętej, bo spowiedź to jest temat bardzo, bardzo duży. Na marginesie tylko dodam, że spowiedź, pomimo tego, że potrafi być czymś niezwykłym i oczywiście oczyszczanie z grzechu jest czymś niezwykłym, to jednak jest w życiu kapłańskim również tym jednym z najbardziej wymagających obowiązków. Takie trwanie w konfesjonale przez dwie godziny dajmy na to, to jest naprawdę obowiązek bardzo wymagający. Cały czas należy zachować skupienie, bo przecież to no, jest te tak, jak chirurg. I jakże łatwo może popełnić błąd, jakże łatwo może zaszkodzić duszy w konfesjonale. I to zachowanie tego skupienia przez tak długi czas to jest naprawdę wyczerpujące, a oczywiście jeszcze. Dochodzą do tego różnego rodzaju ludzkie nędzy i ograniczenia, i samego kapłana, i, i penitentów, to faktycznie potrafi być, pomimo tego, że jest to ten obowiązek, jed, powiedzmy, jeden z tych najbardziej doniosłych, najbardziej pięknych, i może być faktycznie głęboko uszczęśliwiający. To jednocześnie bez wątpienia jest jednym z tych najbardziej wymagających obowiązków. I na pewno szczególnie wtedy, gdy, gdy ciągnie on się w czasie, gdy mamy jakiś pierwszy piątek miesiąca i są to bardzo długo trwałe spowiedzi, to znaczy długo spowiednich siedzi w konfesjonale, to naprawdę potrafi to być bardzo, bardzo obciążające, również ze względu na tą materię, która, którą się ten kapłan zajmuje, to znaczy cały czas, właśnie godzinami e, omawia te ludzkie grzechy, słabości, niedoskonałości. E, to, to jest naprawdę, potrafi to być naprawdę również bardzo wymagające. Wszystko to, co dotyczy prawdy, uważam za szczególnie piękne w powołaniu kapłańskim, to znaczy ta praca nad tym, żeby tą prawdę Odkrywać i pokazywać. Bo oczywiście, że prawdę mamy objawioną. Oczywiście, że to prawdy już wielcy teologowie doszli przed wiekami. Oczywiście, że my nie musimy teraz odkrywać jakoś na nowo Ameryki, odkrywać koła na nowo. Ale jednak musimy tą prawdę zaprezentować człowiekowi. Musimy temu dzisiejszemu człowiekowi z jego ograniczeniami i talentami potrafić zaprezentować. Musimy ją czasami z innej strony naświetlić. I wszystko to, co prowadzi do poznania prawdy, uważam za wysoce satysfakcjonujące. Tutaj Wspomnę w ogóle o tej pracy z młodzieżą, na przykład o szkolnej sodalicji, gdzie staram się te odwieczne prawdy pokazywać z takiej bardzo nietypowej strony, ze strony powiedzmy, że takich współczesnych wytworów kultury, gdzie one tej prawdzie odpowiadają, gdzie one jej nie odpowiadają. Uważam to za rzecz niezwykle satysfakcjonującą. Znowu, tak jak wcześniej mówiłem a propos tego zrozumienia, tu jest trochę podobnie, ale, ale sam ten, ten fakt, ta możliwość, żeby prezentować prawdę właśnie od różnych stron, żeby pokazywać, dlaczego to działa tak, a dlaczego to nie działa, uważam to za rzecz niezwykle piękną i za jeden z tych elementów, które sprawia, że to życie kapłańskie naprawdę jest czymś wyjątkowym, bo jest to życie poświęcone właśnie tej służbie wobec prawdy. Tutaj dygresja, ale myślę, że jednak dosyć istotna, mianowicie jeśli człowiek pragnie służyć prawdzie, no to musi być w takim miejscu, gdzie wolno będzie mu tą prawdę mówić. I tutaj też no nie mogę ominąć tego wątku, że nie przez przypadek zostałem kapłanem właśnie w Bractwie Kapłańskim Świętego Piusa X. To była dla mnie jedna z głównych motywacji, że chcę być kapłanem w takim miejscu, w takim zgromadzeniu, gdzie będę mógł prawdę mówić. Uważam to za podstawowy obowiązek, jaki spoczywa na kapłanie i nie wyobrażam sobie możliwości, żeby... Być księdzem gdziekolwiek indziej, to znaczy w diecezji, w zakonie jakimkolwiek innym. Dlaczego? Dlatego, że nie mógłbym tam pewnych prawd mówić, dlatego, że nie mógłbym mówić o tym, że Dzień Islamu i Dzień Judaizmu to są zbrodnie przeciwko wierze, dlatego, że nie mógłbym mówić, że Kult paczamamy to jest grzech przeciwko wierze, że całowanie Koranu przez papieża to jest obiektywnie rzecz biorąc zbrodnia przeciwko wierze. Dlatego, że nie mógłbym tej prawdy naświetlać pod pewnymi względami, dlatego, że nie mógłbym powiedzieć tego, że reforma liturgiczna. Nie wyraża w sposób wystarczający katolickiej wiary i stanowi dla niej zagrożenie. Więc ta służba wobec prawdy, to co jest tak niezwykle uszczęśliwiające w kapłańskim życiu, uważam, że to może być dla, dla kapłanów, którzy widzą kryzys w Kościele, że to może być w pewnym stopniu głęboko dobijające. To znaczy ten fakt, że widzą jakiś kryzys, a jednocześnie nie wolno im o pewnych rzeczach mówić. I tutaj naprawdę bardzo zachęcam do tego, żeby szukać takiego miejsca, gdzie można mówić, jak jest, gdzie można wskazywać na błędy, które się dzieją, na zagrożenia, które zagrażają duszą, na błędy, które mogą doprowadzić duszę do wiecznego potępienia. Taka obojętność religijna, do której prowadzą te wszystkie praktyki, które przed chwilą wymieniałem, czy, czy zapomnienie, o ofiarnym charakterze mszy świętej, do czego może prowadzić reforma liturgiczna. A więc na te zagrożenia uważam, że mamy obowiązek, ścisły obowiązek sumienia, żeby wskazywać i żadna władza nie ma prawa nam tego zabronić. To jest jakby obowiązek każdego duchownego, żeby wskazywać, co do zbawienia prowadzi, a co jest zagrożeniem dla zbawienia duszy. Wiemy to z objawienia i w, poprzez przekazywanie tego objawienia, to robimy, jeśli coś jest sprzeczne z tym Bożym objawieniem, na przykład. A właśnie obojętność religijna jest sprzeczna z objawieniem. To nie jest obojętne, czy człowiek czci Mahometa, czy czci Buddę, czy Pana naszego Jezusa Chrystusa. To wynika bezpośrednio z objawienia. Natomiast gdy publicznie ludzie Kościoła biorą udział w pogańskich kultach, całują Koran i tak dalej, to sugerują, że jest to mniej lub bardziej obojętne. Mamy obowiązek o tym mówić, ale to powiedzmy, że bardziej dygresja. Gdy mówię o tym, co w kapłańskim życiu jest szczególnie uszczęśliwiające, to oczywiście nie może w tym materiale zabraknąć mszy świętej. Krzyż jest centrum życia kapłańskiego i to odpalanie gwiazd na tym firmamencie Bożej Chwały nie odbywa się nigdy inaczej niż właśnie poprzez krzyż. A msza święta jest ponowieniem bezkrwawym ponowieniem ofiary. Krzyżowej. A więc żadne odpalenie tej gwiazdy nie odbędzie się poza ofiarą mszy świętej. No, tu przed chwilą mówiłem, że właśnie to musi być faktycznie ofiara, to musi być wyraźne, że to faktycznie jest ofiara, ale teraz nie o to mi w pierwszej linii chodzi, to znaczy nie o polemikę z reformą liturgiczną, tylko o wskazanie na to, że oczywiście kapłańskie życie musi być całkowicie zogniskowane wokół. Ołtarza i że faktycznie wtedy też to życie może być uszczęśliwiające. Gdy kapłan naprawdę pokocha ołtarz, gdy naprawdę zrozumie, że to jego życie ma być tym ciągłym składaniem, Ofiary. Gdy to życie naprawdę zjednoczy się z tą ofiarą mszy świętej, to faktycznie jest to głęboko uszczęśliwiające. Oczywiście nie będzie to uszczęśliwiające wtedy, gdy te praktyki pobożne czy praktyki liturgiczne są tylko takim obowiązkiem, który się wypełnia, po to, żeby wrócić znowu do swoich zadań. I to jest pokusa, która w kapłańskim życiu jest, jest wszechobecna, cały czas obecna. To znaczy. Taka pokusa, że a tu mam jakieś moje zajęcia, tu mam szkoły i tu mam YouTube'a, no to sobie zajmuje się tym i tym, i tak pobożne rzeczy gdzieś tam schodzą na, na, na taki margines, i się w ten sposób kapłan desakralizuje, staje się mniej lub bardziej takim jakimś, no właśnie zarządcą, pracownikiem, kimś tam jeszcze, ale przestaje być kapłanem. Oczywiście wtedy długofalowo to, to takie kapłańskie życie jest katastrofą. Oczywiście to prowadzi do takiego zgorzknienia i bardzo często do porzucenia ostatecznie w ogóle kapłaństwa, bo nie da się dobrze być kapłanem, a długofalowo w zasadzie nie da się być kapłanem bez takiego głębokiego przylgnięcia do ołtarza. Bez tego, że naprawdę ten ołtarz staje się tym domem, tym przybytkiem, tym źródłem dla całej siły i też. Tym sercem, w tym sensie, tym ośrodkiem, do którego kapłan cały czas powraca po to, żeby zaczerpnąć siły, żeby wszystko Panu Bogu ofiarować. I wtedy faktycznie ten, kap, ten, ten ołtarz jest takim źródłem szczęścia i źródłem siły. I wtedy też te inne rzeczy, cała ta praca apostolska, ona może być właśnie źródłem radości. Wtedy, gdy jest to zjednoczenie z ołtarzem, wtedy, gdy te dłonie na cały czas na tym ołtarzu spoczywają, to znaczy tak w sensie przenośnym, to znaczy, gdy cały czas czerpie z ołtarza siłę i cały czas to wszystko Panu Bogu na tym ołtarzu składa, gdy to wszystko jest niesione tym nadprzyrodzonym duchem w tym zjednoczeniu z ofiarą mszy świętej, wtedy faktycznie to naprawdę może być na tym poziomie nadprzyrodzonym i zrozumiane i wtedy też te porażki będą odpowiednio właśnie do tego ołtarza przyniesione, zrozumiane, wykorzystane, i sukcesy nie, nie będą sprawiały, że właśnie kapłan się rzuci głupio na, na jakieś tam doczesne rzeczy, tylko właśnie to wszystko przy tym ołtarzu znoszone, wszystko na ołtarzu składane, to będzie wtedy służyło naprawdę do tego, żeby właśnie te gwiazdy odpalać na tym firmamencie Bożej Chwały. A więc co jest szczególnie uszczęśliwiające w życiu kapłańskim? No, jego cel. Jego cel, i gdy, gdy widzimy, że w jakim stopniu to się dzieje, że te gwiazdy udaje się odpalić na firmamencie Bożej chwały, ale ten cel oczywiście osiągany jest przede wszystkim i ponad wszystkim innym przez ofiarę Pana naszego Jezusa Chrystusa, więc przez ofiarę mszy świętej. I tutaj oczywiście jest też, powiedzmy, jakieś takie sprzężenie zwrotne, to znaczy jest też um, ten aspekt tego odpalania dłuż w trakcie samej liturgii. To znaczy również jest to dla mnie osobiście niezwykle uszczęśliwiające, gdy mamy na przykład naszą mszę świętą szkolną i gdy jest ona w całości, powiedzmy tak ozdobiona troską, troską naszej społeczności szkolnej i ze strony śpiewu i ministram tury. Gdy ciągnie cały ten rząd ministrantów, czy ze strony kwiatów, które są na ołtarzu, jakby, gdzie, gdy to wszystko faktycznie, e, g, szkoła jest w to zaangażowana, i gdy ta liturgia naprawdę wtedy pięknie, godnie oddaje tego ducha liturgii, pokazuje tą ofiarę Pana naszego Jezusa Chrystusa, to jest naprawdę dla mnie bardzo głęboko uszczęśliwiające. Oczywiście tutaj nie idealizuję tego w tym sensie, że doskonale wiem, że na takich świętach, świętach, święta tych szkolnych nieustannie trzeba pilnować, żeby dzieci nie, nie rozrabiały, i nieustannie trzeba jakichś ancymonów wyciągać z szatni, którzy się gdzieś tam ukryli. No, takie rzeczy również należą do, do takiej zwykłej pracy wychowawczej. One są może mniej budujące, ale, ale również są elementem tej naszej szarej. W cudzysłowie, szarej rzeczywistości, ale jednak rzeczywistości skażonej grzechem pierworodnym. Być może jest to już wyraźne, że nie da się, moim zdaniem, prowadzić szczęśliwego, spełnionego kapłańskiego życia bez ofiary mszy świętej. I tutaj to również jest jeden z takich no, kluczowych, tragicznych aspektów reformy liturgicznej. No bo gdy msza święta, i tak w seminarium na poziomie teoretycznym jest pokazywana jako uczta, jako spotkanie modlitewne i później w praktyce tak to działa. No to jej ta zdolność do tego, żeby stanowić to centrum tego kapłańskiego życia, żeby stanowić to centrum, ten krzyż, tą golgotę, wokół której nieustannie kapłan krąży, gdzie składa kapłan wszystkie swoje trudy, wszystko w ofierze, wraca nieustannie do tego krzyża. Po reformie liturgicznej to jest rzecz naprawdę. Bardzo mocno zniszczona, bardzo mocno zaatakowana, i bez wątpienia jest to również jeden z powodów, dlaczego kościół wygląda dzisiaj tak, jak wygląda, dlaczego kapłaństwo wygląda tak, jak wygląda. A więc, no, faktycznie myślę, że wyszedł ten materiał. Tak dosyć osobiście, wyjątkowo osobiście, jak na moje materiały, ale myślę, że również udało się wskazać na pewne obiektywne rzeczy w tym wszystkim, i naprawdę bardzo zachęcam, szczególnie jeśli, jeśli są kapłani, którzy oglądają ten materiał, czy seminarzyści, naprawdę, naprawdę, tak zupełnie osobiście mogę to, to potwierdzić, że właśnie to. Jest uszczęśliwiające, spełniające zapalanie tych gwiazd na firmamencie Bożej chwały przez krzyż, przez ofiarę mszy świętej. I również z własnego doświadczenia mogę potwierdzić, że gdy tego nie ma, gdy zabraknie tego zjednoczenia z krzyżem, gdy człowiek rzuci się w jakieś tam zewnętrzne sprawy, to zostaje tylko taka bieżączka i gorączka i prędzej czy później człowiek nie jest w stanie już tak żyć, to znaczy, kapłaństwo jest stanem zbyt mocno ukierunkowanym na Pana naszego Jezusa Chrystusa. Gdy zaczyna brakować Pana Jezusa na pierwszym miejscu w życiu kapłana, no to prędzej czy później to życie przestaje być życiem kapłana, staje się życiem osoby świeckiej i to nawet nie tylko osoby świeckiej, tylko staje się życiem upadłego kapłana. Kapłana, który porzucił swój cel i to jest oczywiście życie złamane, życie tak głęboko uszkodzone. Wszystkich wiernych zachęcam do modlitwy za kapłanów, żeby potrafili. Zawsze trwać przy tym ołtarzu i przez ołtarz, przez ofiarę odpalać duszę, rozpalać te gwiazdy na firmamencie Bożej Chwały. Bo jeśli to się będzie działo, jeśli kapłani będą dobrze wypełniali swoje obowiązki, jeśli kapłani będą się nawracali, bo bez wątpienia wiele takich nawróceń potrzeba, jeśli kapłani będą wracali do ołtarza, Będą odchodzili od stołu i wracali do ołtarza. Jakże wieloznaczne i symboliczne jest to w tych czasach po reformie liturgicznej? Niech kapłani odejdą od stołu, a wrócą do ołtarza. Gdy to się będzie działo, to wtedy i Kościół, i świat naprawdę szybko i drastycznie może się zmienić na lepsze. Tego i, i sobie i wszystkim, wszystkim wam, moi drodzy widzowie, życzę, życzę aby, aby i Kościół i świat zmieniał się na lepsze, by Pan nasz Jezus Chrystus bardziej królował i w swoim Kościele, i w świecie, tak jak się modlimy codziennie w modlitwie Ojcze Nasz, przyjdź, Królestwo Twoje, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.